Do 24 maja dzieci i młodzież nie wrócą do szkół, przedszkoli i żłobków. Wyznaczono wstępne daty przeprowadzania egzaminów ósmoklasistych i maturalnych. Egzaminy w klasach ósmych miałyby się rozpocząć 16 czerwca i potrwać 3 dni. Wyniki znane mają być do końca lipca. Nieco wcześniej, bo 8 czerwca do egzaminu dojrzałości mają podejść maturzyści. I tu ważna informacja: w tym roku odbędą się jedynie matury pisemne. Po raz pierwszy nie odbędą się egzaminy ustne. Jak jak powiedział minister edukacji Dariusz Piątkowski, jeśli terminy te zostaną utrzymane, nie będzie konieczności przesuwania terminów rekrutacji ani rozpoczęcia roku akademickiego. To czy rzeczywiście tak się stanie, zależeć będzie od tego, jak dalej będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna w Polsce. Informacje o tym, czy po 24 maja szkoły wrócą do normalnej pracy, czy utrzymane zostanie nauczanie zdalne, rząd zapowiedział przekazać na kilka dni przed tym terminem.